Czas na kolejny materiał nie z Warszawy, a z Zakopanego. Zaczynamy! Kolejowa Zakopianka 2050. Witam Was tutaj, cześć i czemu znosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Kolejowej Zakopianki 2050. Jest to ostatni materiał w tym miesiącu, ale w październiku ja tutaj wrócę z kolejnymi materiałami z Zakopanego bezpośrednio. Co nie zmienia faktu, że dzisiaj chyba najważniejszy odcinek z wszystkich, które pokazywałem w ostatnich dniach, a mianowicie stacja Zakopane. I to ta prawowita, nie tymczasowa, nie przebudowywana, którą możecie właśnie teraz zobaczyć. No nie ma tutaj peronów, zgodnie z tytułem, nie ma peronów, nie ma torów, znaczy jeden tor jest i właśnie nad nim lecimy. Nie do końca wiem, czym on tutaj pozostał z całej przebudowy. Natomiast co tutaj mnie cieszy, to jest to, iż bezpośrednio pod samym dworcem na przykład są już elki peronowe ustawione, co oznacza, że tam będzie faktycznie dostosowany peron dla wszystkich. No i ogólnie tutaj, jak możecie zobaczyć, tak wyglądają prace, jeżeli chodzi o cały odcinek. I zwróćcie też uwagę, że tutaj torów nie ma właśnie na tym odcinku. Znaczy, są poszczególne, po części są zasypane. Tutaj, jak widzicie, jest... No, jakoś muszą sobie też dowozić szyny czy innego rodzaju sprzęty trochę cięższe, więc to mogą tutaj dowieźć sobie po torach. Natomiast tam dalej, gdzie teraz za chwilę się wyświetli kropeczka czerwona, jest stacja tymczasowa, właśnie w tym miejscu, tam jest stacja tymczasowa Zakopane. Natomiast przejdźmy do konkretów, tak wygląda ta stacja. I może to trochę na temat jej historii, że tak to powiem. Oficjalnie została stacja otwarta po raz pierwszy w 1899 roku, po czym została przebudowywana w ramach Mistrzostw Świata Narciarstwa Klasycznego w 1937 roku do 1939, czyli w tych czasach tutaj faktycznie była kolejna przebudowa. No i od tamtego czasu, a to jest naprawdę duży kawał czasu, nie było żadnej kolejnej przebudowy takiej większej na tej stacji. I właśnie teraz ona nastąpiła, czyli w skrócie właściwie przez wojnę i po wojnie tutaj się zbytnio nic nie działo, więc teraz jak zaczęli przebudowę, no to jednak to jest dosyć duża zmiana. W 2018 roku stację obsługiwało około 2100 pasażerów na dobę, to są informacje z Wikipedii. No i tutaj oczywiście w teorii są 3 perony, 5 krawędzi peronowych i z tego co właśnie tutaj widzę, to faktycznie 5 krawędzi peronowych może być. Jeden peron to jest to bezpośrednio co jest przy dworcach, tutaj możecie zobaczyć dworzec autobusowy i dworzec kolejowy. Następnie dwa osobne perony, takie wyspowe, będą się znajdować na środku całej stacji. Też tutaj możecie się zastanawiać, co to za nowy budynek biały się tutaj pojawia, ale o nim może za chwilę. Tutaj zwróćcie uwagę, jak mamy teraz te zdjęcia. Oczywiście nie ma torów, nie dojeżdżają pociągi, tak samo na autobusy nie dojeżdżają, bo są przestawione. Natomiast co warto tutaj podkreślić, to jest to i właśnie przy tym nowym peronie, znaczy tu był zawsze peron przy dworcu, tylko nie był używany, no bo był po prostu niski. A teraz, jak domyślam się, będzie dostosowany raczej do tego, aby normalne pociągi tutaj mogły podjeżdżać, bo pociągi niskie, na przykład WKTK jest, która trochę inaczej ma zawieszone wyjścia z pociągów. Natomiast no tutaj... Właśnie miło, że te elki już są stawiane, co oznacza, że ten peron przetrwał przebudowę i nie będzie zlikwidowany, jak to czasami niestety bywa w różnych miejscach. Elki peronowe, jak nie wiecie co to jest, to właśnie tutaj one stoją. No wyglądają jak L i one służą od tych ścian takich, na których się będzie utrzymywać cała płyta peronowa później na skrajni z torem. Także tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest oczywiście stary, towarowy, jak się domyślam, peron. Natomiast co do samej przebudowy, może też opowiem parę ciekawostek, takim bezpośrednio od PKP, jak tutaj mam. Sama stacja tymczasowa w teorii jest do 31 sierpnia, ale no zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Natomiast całe założenie tego projektu to jest skrócenie czasu podróży, zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa oraz dostępności do kolei. To najważniejsze cele kontynuowane inwestycji PLK na liniach do Zakopanego. Prace na kolejowej Zakopiance przewidywane są do 2023 roku, z tym, że to są informacje, które ja teraz czytam z czerwca bezpośrednio.
więc mogą się różnić. Tutaj to, co chciałem wam powiedzieć, jest nowa ulica dociągnięta, której wcześniej zupełnie nie było. I ta ulica jest bardzo ważna, ponieważ to jest bezpośredni wjazd od drugiej strony, nie korkując Zakopanego, na dworzec autobusowy, który też jest całkowicie aktualnie zamknięty i przeniesiony teraz na obok Alei 3 Maja, a w tym miejscu, gdzie teraz to widzicie, właśnie powstaje nowy. Powiem wam, że całkiem ładnie to wygląda. Oczywiście na razie się powoli pojawiają krawężniki w niektórych miejscach. Domyślam się, że część będzie podjazdów tylko i wyłącznie na takie małe busiki, jak tutaj mamy taki jakąś małą zawrotkę. Jednakże nie ukrywam, że ten stary dworzec mały, który ja widziałem w przebudowie, no to nie było to. A jeżeli w końcu wróci jakiś pełnowymiarowy tutaj dworzec kolejowy, chyba że od tej strony będzie parking. Też jest taka możliwość, nie wiem, może od tej strony będzie tylko i wyłącznie parking parkujeć, a od drugiej strony pozostanie dworzec autobusowy, no to będziemy musieli zobaczyć w najbliższym czasie i najprawdopodobniej, jak się domyślam, to zobaczymy to faktycznie, znaczy ja zobaczę w październiku, kiedy tutaj będę z moim wyjazdem ze studiów, więc najprawdopodobniej również wtedy sporządzę dla was jakiś film. Co do samego dworca autobusowego, z tego co zrozumiałem, do końca roku jest zamknięty i przeniesiony na Aleję 3 Maja z informacji od PLK, więc no faktycznie tutaj też prace przy tym większe trwają. Same budynki dworcowe zostały wyremontowane, nie będę mówić, ile to trwało, bo może domyślacie się, że długo, skoro to robi PKP. Natomiast wyglądają, bym powiedział, naprawdę nieźle i trzeba się cieszyć, że w końcu im udało się je zrobić. Co ważne, łazienka na tym dworcu jest płatna, na dworcu tymczasowym jest bezpłatna. Chyba 4 zł tutaj było, jak był jeszcze czynny dworzec autobusowy. Teraz jest to zamknięte. Dobrze, co to jest ten biały budynek? Bo domyślam się, że część z was jest zainteresowana nim. To jest centrum przesiadkowe, centrum komunikacyjne. Tak to mniej więcej jest nazwane oficjalnie. Ma być tam oczywiście... No dokładnie to nie wiem w sumie. W głównej mierze chodziło o to, aby były takie dwa centra przesiadkowe, centra komunikacyjne. Jedno w tym miejscu, właśnie przy stacji kolejowej, a drugie w Kuźnicach. Czyli bezpośrednio przy wjeździe, przy stacji dolnej kolei linowej PKL-u na Kacprowy Wierch. Oficjalnie, z tego co wiem, prace przy Kuźnicach nie trwają, przynajmniej ja nie widziałem, chociaż nie było mnie tam z parę miesięcy teraz, ale tak to wygląda. Jest to okazały budynek, najprawdopodobniej, skoro takie tutaj są wielkie nawy wjazdowe, będzie to parking parku jeść po części, na dachu na przykład, tutaj tak widzę. Natomiast większych informacji do tego budynku to raczej trudno według mnie, przynajmniej ja nie mogę znaleźć zbytnio informacji, ale też tutaj będzie to trochę podobne do hali dworcowej, będzie tutaj można faktycznie przysiąść do środka, wejść, posiedzieć, ogrzeć się na przykład zimą, jak będzie się tutaj stało i czekało na pociągi, także no trochę tego będzie. Czy ten budynek jest już skończony, czy będzie jeszcze wyżej, nie wiem, bo nie widziałem wiechy w sumie, więc może jeszcze, ale już wygląda na taki, raczej bym powiedział, finito, więc tam raczej już kolejnych prac nie będzie. No jak widzicie, jest w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Zakopane. Sama stacja, same nowe perony, będzie od domu oczywiście mniej więcej wyglądać tak samo jak wszystkie nowe perony, które aktualnie PKP buduje. Czyli ławeczki, poddupniki, wiaty, no i właśnie, nie wiem, znaczy będą na pewno dachy raczej nad całymi peronami, przynajmniej po części, mam nadzieję. Bo nie będzie na pewno dachów nad całością, niestety, co akurat trzeba podkreślić. Dobrze, tutaj macie teraz zdjęcia, jak wygląda cała stacja na przestrzeni czasu. Macie zdjęcia z sierpnia 2022, czyli teraz, z maja 2022 i teraz pojawiły się ujęcia z października 2021. Te ujęcia oczywiście mam dostępne osobno w filmach i ja będę je pokazywać zawsze w tych filmach z Zakopanego, z tej stacji, ponieważ warto o tym powiedzieć, jak to wygląda, no jednak jest to, bym powiedział, całkiem pokaźny postęp prac. No bo w sierpniu, jak zwrócić uwagę, nie mamy w ogóle totów, nie mamy peronów, w maju jeszcze były, ale już tak trochę poznikał na przykład ten dworzec autobusowy, natomiast w październiku dworca autobusowego nie ma, ale tam jeszcze było mniej prace zaawansowane, jednakże możemy zobaczyć trochę lepiej składujące się ogólnie drzewa, wszystko tak bardziej zarośnięte, jeszcze nie powycinane, że tak to powiem. No i sama stacja z peronami to wygląda trochę lepiej. Też widać, że o innej godzinie zupełnie robimy zdjęcia, bo są inne cienie. W maju najprawdopodobniej, jak dobrze pamiętam, to ja przed burzą uciekałem, dlatego nie ma w ogóle cieni. Natomiast tak jak to widzicie, mniej więcej wygląda budynek dworcowy, jest już od października 21.
funkcjonalny, jak dobrze pamiętam, więc on już tutaj trochę dłuższą ma historię czekania na całość. I też zwróćcie uwagę, że właśnie w październiku 21 już te centrum komunikacyjne zaczęło powstawać powoli, natomiast w maju na przykład jeszcze powstawały poszczególne piętra, a w sierpniu mamy już mniej więcej cały budynek, jeżeli chodzi o część kubatury. Trochę wygląda jak dla mnie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jest taki biały, po prostu na tym podobnym etapie budowy, nic jeszcze w środku nie ma zbytnio. No i tak to mniej więcej wygląda. No i tutaj oczywiście całe rondo, skrzyżowanie. Autobusy na przykład miejskie zostały już przesunięte na tą pętlę autobusową, którą tutaj widzicie po prawej stronie, na przystanki rejon dworca. Co prawda nie jeżdżą wszystkie autobusy komunikacji miejskiej zakopiańskiej aktualnie, no ale i tak całkiem nieźle to wygląda, bym powiedział. Tak mniej więcej wygląda cała stacja w Zakopanem, jak możecie tutaj zobaczyć. No powiedziałbym, że całkiem nieźle im tutaj te prace idą. Nie jestem przekonany do końca, czy uda im się to skończyć do końca w 2023 roku. Byłoby miło, nie będę ukrywać, że nie. No ale zobaczymy, jak to wygląda. Efektem skrócenia czasu podróży z Krakowa do Zakopanego ma być do około 2 godzin. Istotnym efektem inwestycji jest zwiększenie dostępności podróżnych do kolei oraz bezpieczeństwa. Latem pasażerowie skorzystają już z nowych przystanków i stacji na części odcinku. No i cała modernizacja jest inwestycją dofinansowaną ze środków Unii Europejskiej na kwotę, znaczy ogólnie cała inwestycja kosztuje 1 100 000 zł. Tu macie na koniec zdjęcia z Zakopanego, bo tam mówiliście mi, że nic nie pokazuje w końcu z Zakopanego, że mało zdjęć właściwie zrobiłem, więc coś tam było. Tu przy okazji mnie widzieliście z Dominikiem, którego mogliście widzieć w przylocie samolotem w mniejsza z tym, w setnym odcinku, bo sobie pojechaliśmy tutaj razem właśnie na jeden dzień do Zakopanego. Dobrze, to byłoby na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie, subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro wyczekiwana zachodnia się pojawi i najprawdopodobniej jak się zmotywuje, to już z nowym intrem. O, kolejka z grubołówki zjeżdża. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!